No i taki piękny, pełnouski zważymy na wejściu, później samą sztycę. Sześć kilo to będzie gdzieś koło piątki, tak mówiłem, 5 kilo. 5 kilo piękny, pełnouski. Dobra. Dobrze, i drodzy Państwo, rybka wraca. Pierwsze koty za płoty, czyli pierwsza piąteczka zaliczona przed dzisiejszą zasiadką. Piękny, pełnouski. Baja. Płyń byku po kogoś dorosłego. I jest w pyte. Tematu poza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich widzów na najnowszy film. Oto w moim wykonaniu. Na tą chwilę jest, drodzy Państwo, sobota, 24 czerwca 2023, godzina 19:52. I w ten sobotni dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał. Oto jest tej wody, czyli woda stowarzyszenia, do którego należę. I pierwsza ryba już na wejściu zaliczona. I tak, nocka, ma być dobrze kolorowo, konkretnie, barwnie. I tak widzicie, zaraz ogarnę ten sprzęt, wędki zarzucone, ryba jest. I razem z Robkiem nakręcimy dla Was jakiś materiał, oto z tej wody. Cześć Robson, jak będzie? Pytę, no jak będzie? Liczysz na coś powyżej dychy, tak? Liczę. No, jedną ma konkretną, tak? A co będzie, zobaczycie drodzy Państwo sami. Roberta sprzęt, udeczka, wywożenie tutaj do łódki. Ja na razie z rzutu i pierwszy karp 5 kilo zaliczony, więc tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Ja pomału rozkładam sprzęty, chowam przynęty, zanęty, bo nie wiem co, będę w nocy grubo, grubo, drodzy Państwo. O, obcierka. Grubo będzie, w nocy będzie grubo, ze względu na to, że będę zakładał duże kulasy, czyli 20, Tiger 20, kompleks T 18 oraz wziąłem Robin Redy 20. No i tym będę sypał, nęcił, wywoził prawdopodobnie. Trochę skruszę do kruszarki, tak aby podsypać. I tak mówię, ma być grubo, kolorowo, pięknie i bajecznie. Więc ogarniam pomału. Małe przynęty mnie dzisiaj nie interesują, jak na razie. Oczywiście mamy tutaj jeszcze towar. Więc wybaczcie, drodzy Państwo, przed nocką ogarnę to. I tak mówię, nie na zero, pierwsza ryba zaliczona. A co noc przyniesie, zobaczycie sami. Więc zostańcie z nami, z scyzorykami. I sam jestem ciekaw, co i jak. Jest i druga ryba, a nie duży leszczyk. Więc takie branie z niczego sobie. No i póki jeszcze widno jest, łowimy na nieduże przynęty. Czyli na taki damblesik 14 mm, taki nieduży leszczyk. I zwracamy jej wolność. Baja. Tak, leszek co ma między nogami, meszek. Dobrze. Ok. Dopalimy naszą mieszankę. Fermentowana kukurydza. Ok. I luźno rzucimy. Luźno rzucimy. Tylko dodamy mieszankę. Mieszankę. Nie robiłem za suchej, taką przemoczoną zanętę, z tego względu, że luzem podaję.
nie to, żeby wypłukiwało się, tylko później w nocy będę tą przemoczoną zanętę dodawał do łódki, tak aby to było w kulach. I teraz taka bardziej przemoczona ta mieszanka, nawet nie chcę foremka odejść, poprzyklejało się, ale to nie szkodzi, nie szkodzi. Damy taką kulę, jak to dawniej do sprężyny się dało, dawało. Tak, aby nam tylko to wabiło. Dlatego celowo przemoczyłem i podaję to tak luźno. Ok. A więc, drodzy Państwo, szykujemy się na nockę. 20 założę orzech tygrysi. To jest nówka nieśmigana, jak to się mówi. Nie po to kupywałem, żeby leżało, wietrzało, starzało się, tak? Powąchaj. Pięknie, nie? To jest to. Będzie 20. O tym samym zapachu damy Tiger Nut. I pop-upy też mam z tego samego. Małe i 20 duże. Tylko wyjmij. Orzech tygrysi. Orzech tutaj. I tu też orzech i zanęta orzech. Wszystko. I wszystko w temacie i na to dzisiaj liczę. No zobaczymy, czy przyniesie. Więc zobaczymy. Więc trochę damy kulek tu. Tak, mówię, to mieszanka bogata, to tak trochę dla smaku, dla zapachu, niedużo, raz. O. To będzie pod łódkę. I tak to się prezentuje. Jest bogata mieszanka. Składy, pelety, ziarna. Na słodko, pikantnie. Więc po prostu bogactwo. To pójdzie do łódki. To pójdzie do łódki. I teraz wezmę przypon kulasa. Już na noc szykuję. Wkręcimy. O, i w ten sposób. Dłuższy trochę włos. To betniemy. Przypalimy końcówkę, tak aby nam nie przeszkadzała. I tak prezentuje się. Znaczy rybę przyniesie, zobaczycie sami. Więc ładnie zapina. Proszę bardzo, zasysa. I się obraca hak i łapie. Dłuższy włos, kulka 20 i do tego pójdzie podajnik. Podajnik pójdzie, ale mówię, w podajnik pójdzie zanęta, tak aby to opadło z łódki od razu przynęta. Ok, więc pomalutku, powolutku, w międzyczasie jeszcze ją zadipujemy w tym samym, ma być słodko. Jak się dipuje. Ok. Dobrze. Czekamy. Zaraz jedną ściągam i wywożę na to, co pokazałem. Poczekaj, wymieszam, żeby to było zdipowane z całymi kulami. Ma być bogato.
starczy. Poczekaj. I płynie łódź moja z burzonym morzem. I na bogato, drodzy Państwo, środeczek. Otwieram kabłąk i jedziemy z tym koksem. Niedaleko, bo po drugiej stronie też wędkarze są, wywożą. Poczekaj, bo muszę to trzymać naprężenie. Ok. I postawimy i... Poczekaj, nie puszczaj jeszcze. Ja naciągnę trochę. No dobra. Ok. Dziękuję. Dobra. Zakładam podsypane i zobaczymy. Naciągnę delikatnie. Otworzymy wolny bieg. Nie za lekko. O. I czekamy. Nie wiem. Nie, tu nie ma chyba. Nie wiem, nie wiem. Dobra, i czekamy. I myślę, że coś pyknie. A jak nie pyknie, to później najwyżej ściągniemy, rzucimy na inny smak. Godzina 9:00. Za 10:00. A tu mówię, mam do dosypania do łódki. Czyli towar pierwszej, jak to się mówi, klasy. Ok. Czekamy. A druga z rzutu. Niebo piękne. I zobaczymy, co pyknie w nocy. Mamy kolejną rybę. Ale z rzutu. Poszła w tarlisko. To będzie karp. Więc zachód słońca piękny i mamy kolejną rybę. Pompujemy. Uspokoimy rybę po dnie trochę. Tylko nie wiem, czy tu zaczepy są, ale spróbujemy pod nie ją poprowadzić trochę. Tak, aby mi nie weszła w tą wędkę z wywózki. O, już jest dobrze tu. Zerwałem. Zaczep był. Zaczep był. No, nie mogę ją nisko prowadzić. No trudno, szkoda, ryba wygrała, ale ładna była. Nic się nie dzieje, przerzucam zestaw. No, takie dziwne branie, a taki ładny karp. 20 kulka, zobaczcie. Na podnosi, opuszcza, podnosi, opuszcza na 20 kulkę Tiger Nut. Może być coś większego i się bawić, tak podchodzi, podpływa, próbuje, wypluwa. No zobaczymy, zobaczymy. No tę chwilę wędkuję. Czekam, czekam, bo to jest 20 duża. Widzieliście sami. To nie leszcz. Tylko może coś większego, ale nie ściągam, nie ściągam, bo to z wywózki. Więc czekam, aż odjedzie. I dalej słuchamy ludzi, którzy śpiewają w tą noc świętojańską. Czyli, jak ja to powiedziałem, w topie nie ma żadnych. Dobre, dobre. Dobre, dobre. Ma być śmieszno. Śmiesznie, wesoło, kolorowo, jakieś ryby, rybki już są, jeszcze Robson bez ryby, ale branie miał, jechało, fajnie, no ale nie wszczelił się, hak nie przyciął, no i czekamy, czekamy, jest pyte. Zarzuciłem, drodzy Państwo, ile czekałem, z 2 minuty? No będziesz miał całą noc, tak? Oby, oby. Nie, muszę sprawdzić. Nie będę podcinał, tylko ściągnę. I po to ognisko tam wielkie było, widzisz?
No. Tak. Żeby marzany był utopić. Marzany, żeby utopić. Te na słodko. Się nieźle zapowiada nocka. Oby jak najwięcej ryb. Oby coś fajnego powyżej dziesiątki. Jedzie, jedzie! U Robsona jest. Nie. Nie ma, ale jechało. Widziałeś? Jechało i zaczyna się wędkowanie. Ale się bawi, nie? Zobaczymy, co z to wyjdzie. Bo może być, wiesz, może być ładny karp. Bawił się, bawił, a później jak podjedzie, trzymamy tą słodycz 20 i miejmy nadzieję, że zaspyknie coś fajnego. No, 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 no. 20 kulka. To ma jechać. Żzt. Nie reaguje na takie coś, drodzy Państwo, to ma jechać. Robson wywozi na umie podciągnięcie, ale nie reaguje na takie branie. No i co? Leszczowe. Podciągnęło, wygięło kija i puściło. Nie, 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 nie. Na niebieski. Nie, to ma jechać. To ma jechać, buczeć i szumieć. I ma być w piciorę. No zobaczcie. No tam jedzie po drugiej stronie, a u mnie 20 kulka. O. 20 kulka. Sokoły, obijajcie góry, lasy, doły, dzwoń. Dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Hej! Robimy nastrój. Dawaj lampę świętojańską. I będziemy zaraz tańczyć. No. No, pal, pal. No widzę, i baja będzie. No i już jest. Jest lampa. Jest nastrój. Pokaż widzom lampę. O. Zaraz zgaszę tu. O. I baja. Hej! Hej, sokoły! Góry, lasy, doły. No, jest impreza. Mój stepowy skowroneczku. Idziemy tam? No, wędki zostawimy. Wędki zostawimy, idziemy pohulać. Przyjdziemy i wędek nic nie będzie. A więc tak, drodzy Państwo. Noc świętojańska nad wodą. Nic dodać, nic ująć. No, pociągnęło, opuściło. No, no, no. Ale brania. Ale dziwne brania. No, wejrzesz, nie? No pociągnie trochę już, że to ma jechać, to ma gwizdać, świstać i... To ma jechać, aż żeby wędka ściągnęło. No napręża żyłkę, na żyłkę patrzę. Ryba tam jest, wiesz? Ryba jest, mówię wam, że jest ryba, bo po żyłce widzę, jak się układa. O, jest coś. No i to karp będzie chyba. Czy jesiotr? Jesiotr jest chyba. Mówiłem, że się kładzie coś. Jesiotr. Pinokio. Chodź tutaj. No.
Pinokio. Zobaczcie, Pinokio. Drodzy Państwo, mamy drugiego Pinokia. Nic dodać, nic ująć. Na słodycz. Na słodycz. Pinokio. Płyń. Baja. Czekam na coś większego. Słyszysz, te jesiotry mogą mi tak brać. Do góra, dół, góra, dół. A więc wiem, co już tak mi skubie. Jesiotry. To są, drodzy Państwo, jesiotry. Zobaczcie. Zobaczcie, Pinokia i Pinokia tak dubią. To są jesiotry trzeci. Ciężko je zaciąć i one tak biorą. Do góry, na dół, do góry, na dół. To nie karp, tylko jesiotr. Za jesiotrem. Zobaczcie. Pinokio, zobacz. Pinokio. Drodzy Państwo. I one tak weszły mi w łowisko. I 20 kulka. Zobaczcie, nic dodać, nic ująć. Pinokio, płynie. Baja. To już wiemy, co tak podciąga, widzisz. No ja też mówiłem, że to jesiotry. One tak się bawią. Dobra, wędkuję dalej. Mam coś, tylko nie wiem co. To chyba nie będzie jesiotr. Bawiło się, bawiło. 20 kulka Robin Red. Mam nadzieję, że dobrze się wpięła. Jesiotr. Proszę bardzo. Kolejny jesiotr. Czyli Pinokio po raz kolejny. Baja. Myślałem, że szczupak trzyma rybę, bo wiesz, w inną stronę te jesiotry mi tak biorą na 20, drodzy Państwo, co rzut nie naciągnę, góra, dół, góra, dół. Weszły jesiotry. Dziękuję. Jesiotry weszły, drodzy Państwo, zobaczcie, na jaką kulasa. 20. Dosłownie. Więc przydipuję i zarzucam dalej. Jest bajecznie, nie inaczej, bajecznie. W góra, dół i kolejny chyba jesiotr. Boże kochany, co ja mam zrobić? Co mam zrobić? 20 kulki. Muszę kolor kulki zmienić. Na drugiej to samo, coś szarpie. No zobaczymy, czy jesiotr. Ale same jesiotr, o, jesiotr, pa. Kolejny Pinokio. Cały czas już czułość zmieniłem, żeby nie pykało, bo już to złości. Pa! Kolejny jesiotr. Tak mi weszły w śmierdziela. Och, ale co zrobić? Bierzemy to, co łowimy, to, co jest. Same jesiotry. Na drugiej jedzie.
Tam już taki byk, zobacz. Dwudziestka kulka. Oddaj, oddaj, otwórz gębę. I zobaczcie, drodzy Państwo, jaki przyzwoity. No. No. Płyń, płyń. Tak, no dinozaur, pa, na drugiej. Wygięto sygnalizator. Oj. Tam nie ma. I drodzy Państwo, mówię, na dwie wędki nie dam, nie daję rady naprawdę z tymi braniami, z tym. I na drugiej to samo, dwudziestka. Robin Red, dwudziestka. Na jesiotry. Dobra, przerzucam. Robson coś ma, zobaczymy co. Karp. Ładny. No. Góra. Pomału, pomału, bo to jest plecionka robek. No. Ładny. Drodzy Państwo, karpik. Na moją? Dwie założyłeś? Co? Zobaczcie, nawet sił nie ma pociągnąć. Do góry, do góry. Zobaczcie, nawet nie. O, teraz trochę idzie, idzie, trochę. Stanęło. Nawet nie ma siły pociągnąć. Dobra, muszę zobaczyć, sprawdzić, co jest. Zobaczcie, Pinokio, kolejny na kulkę dwudziestkę, zieloną, zielona, czerwona, żółta, same jesiotry, które weszły w łowisko. Zobaczcie, jaki ładny płyn. Baja. Walczy o życie, jak to się mówi. Przy tym świetle nie widzę, latarka mi padła. Mam drugą, teraz słabszą. Co mamy? Jesiotr? Jesiotr. To co, on bokiem się zapiął, że tak ciężko szedł? Jak się zapiął? Bokiem, dlatego tak ciężko szedł. Myślałem, że karp. Bokiem zapięty znów. Zobaczcie, drodzy Państwo, kolejny jesiot. Bokiem szedł, dlatego, więc zwracamy mu wolność. Baja. Świętojańska noc jesiotrowa. Kolejny chyba jesiotr. Zobaczymy, bo coś mi wyskakiwało. Mówię. Noc świętojańska, jesiotrowa. O, wyskakuje, jesiotr. No cały czas jesiotry, Boże kochany, całą noc. A ile branie zaciętych, drodzy Państwo, bardzo dużo. Jesiotr za jesiotrem. I na wszystkie kulki, dwudziestki, różne smaki. O, jesiotr, bi, o.
Zerwał jeszcze cały zestaw, wszystko zerwał. Żyłka poszła. Wszystko poszło. Trudno. Mi wszystko zerwał. Kolejny jesiot, nieduży. No całą noc jesiotry, drodzy Państwo, ale dużo nie da się zaciąć. Ale co rzut, całą noc jesiotry. Zobaczcie, drodzy Państwo, kolejny jesiotr. Więc widzicie sami, jaka jest sytuacja. Całą noc jesiotry biorą. Sporo ich, baja. No ale już się rozwidnia. Godzina po trzeciej, trzy. No już się widno robi. No i niedługo, mam nadzieję, że w dzień jakieś karpie będą brały i te jesiotry dadzą sobie spokój z pobieraniem naszych przynęt. Kolejny jesiotr. Zobaczcie. Na kulasa dużego. Pomału, pomału. Taki ładny. Mówię, same jesiotry. Dzień jesiotra. Nie inaczej. Baja. Kolejny jesiotr. Zobaczcie. Więc branie za braniem i same jesiotry. Same jesiotry z dzisiejszej nocy. Kolejny jesiotr. Same jesiotry. Ja nie wiem, co się stało. Ile tego tu jest? Jesiotro. Widzicie, drodzy Państwo, ile tego jest tu. Biorą na kulasy, duże, małe, na wszystko praktycznie. Baja. Szlak by to trafił, drodzy Państwo, z tymi jesiotrami. Pinokio. Ryba za rybą, same jesiotry. Całą noc. Tyleż tego nawpuszczali prawdopodobnie. Już, 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 już. Już, jaki nerwowy. Jaki gówniarz nerwowy. Baja. I przerzucamy zestaw. Co by nie założyło, to Pinokio. Co by nie założył, to Pinokio. Wezmę przypony, może założę dwie dwudziestki kulki, bo inaczej ja tego nie widzę, drodzy Państwo. Muszę założyć dwie dwudziestki. Może wtedy poczekam na jakiegoś karpia. Dobierzemy przypon z dłuższym włosem. Ok, tu mam. Ok, założymy dwie dwudziestki.
dosłownie. Dwie dwudziestki. Weźmiemy odpowiednią igłę. Od szydełka. No już jesiot jest. Założymy dwa kulasy. Założymy popka na górę. Weźmiemy tak. Weźmiemy tak. Okay. Weźmiemy stoper i zobaczymy. Chcę się pozbyć jesiotrów. A czy mi się uda? Zobaczycie sami. Więc tak to mniej więcej wygląda. Już jesiotr. Dobrze. I tu za pomocą cekina i gumki ściągniemy stoperem gumowym, tak aby nam się nie rozchodziły kuleczki. O, i tak wygląda mój zestaw. Pop-up, tonąca, hak, gumowy stoper. Tutaj i teraz zmienimy szybciutko. I będzie, miejmy nadzieję, w pytkę. Dokładnie w pytkę. Ok. Albo grubo, albo wcale. Baja. Więc drodzy Państwo, mam coś fajnego, już z 5 minut holuję, ale na bank jest karb wreszcie. I tak to mniej więcej wygląda, czyli holujemy. Piątka będzie na bank, może większy. Godzina już 8:16, 17. Bije, bije, bije.